Wczoraj ktoś się pochwalił na czacie, a już się nie chciałem wdawać w dyskusję. Ktoś napisał, że miał super dzień, bo nie było hejtów. Nie wiem, kto to napisał. Nie wiem, kto napisał tą głupotę. No przecież jak nie masz hejtów, to znaczy, że ty nic... Bo chciałem brzydkie słowo użyć. Znaczy, że nic nie zrobiłeś tego dnia. Że po prostu twoja praca była do niczego. Że byłeś tak bardzo do niczego, że nikomu się nawet nie chciało zhejtować tego. W ten sposób myślicie, dobra? Grzegorz, gratulacje, że miałeś hejterów wreszcie. Wczoraj, pierwszy. Gratulacje, bo to... To znaczy, że wreszcie zacząłeś robić coś ciekawszego. Bo jakbyś był nudny, to byś nie miał hejtów. Bo nawet, no, jeśli nawet hejterów się nie chce zhejtować, to jaki ty musisz syf rzucać na ten internet?